Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Rodzaje badań statystycznych oraz ich przydatność. Temat: Metody działań statystycznych. Krzysiu, uczę się do tego kolokwium, ale ciężko mi zapamiętać informacje dotyczące metod badań statystycznych. Czy mógłbyś mi pomóc? Ty już pisałeś to kolokwium. Nie było trudne. Kasiu, trzeba było wymienić metody badań statystycznych i je opisać. A jakie wyróżniamy typy metod badań statystycznych? Metoda badań statystycznych pełna i częściowa. Metoda badań statystycznych obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej, tak? Dokładnie tak. Takie badanie może być przeprowadzone doraźnie, okresowo bądź w sposób ciągły. Na przykład ewidencja urodzeń i zgonów, jest ona cały czas sukcesywnie uaktualniana oraz naturalnie analizowana. Kasiu, zapamiętaj jeszcze, że do tej metody zaliczamy spis statystyczny, rejestrację statystyczną oraz sprawozdawczość statystyczną. Na pewno jedno z pytań na kolokwium tego dotyczyło. Dobra, a co z tą drugą metodą? Metodą badań statystycznych częściowych? Tak. Co mógłbyś mi o niej powiedzieć? Ta metoda odbywa się na wybranych drogą losowania elementach populacji. Coś sobie przypominam. To tak zwana próba losowa, która stanowi reprezentatywną część danej populacji, tak? Tak. Tak, zaletą tej metody jest niższy koszt badań oraz krótszy czas ich trwania. Kasiu, na kolokwium było jeszcze pytanie o pośrednie metody badań statystycznych. Interpolacja i ekstrapolacja. A jaka to metoda interpolacji? Polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości cechy, biorąc pod uwagę pozostałe znane wartości. Natomiast ekstrapolacja polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości wykraczającej poza okres badania. A kiedy stosuje się metodę ekstrapolacji? W przypadku niemożliwości wykonania badania pełnego i częściowego. Widzisz, ty wszystko potrafisz. Nie do końca, ale dzięki wielkie. Poczytaj jeszcze sobie notatki, a przede wszystkim poczytaj o sprawozdawczości statystycznej. Dobrze, raz jeszcze dziękuję za pomoc. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.